zwycięskiej drużyny Gwardii Koszalin, pan Daniel Wojciechowski. Gratuluję zwycięstwa oczywiście przede wszystkim. No i co pan powie o tym meczu? Bardzo trudne spotkanie, trudne warunki, ciężkie boisko, bardzo grząskie. Ale na grudzień? Jak na grudzień, no rzadko kiedy graliśmy w grudniu na nawierzchni naturalnej, także no myślę, że po prostu takie boisko o tej porze jest i jakby no nie ma też tutaj co przeoczyć na to boisko, no ale w jednej i drugiej stronie na pewno ciężko było grać. Mhm. No ale już z tego co się grało, to jak ten przebieg gry pan ocenia? Uważam, że pierwsza połowa Flota dosyć solidnie starała się operować piłką. Myślę, że była do przerwy zespołem lepszym od nas, aczkolwiek po przerwie wydaje mi się, że strona, która prowadziła grę, to już była Gwardia Koszalin. Staraliśmy się mocno odskrzydlać akcję, co też wychodziło i bardzo się cieszymy, że udało nam się strzelić dwie bramki. Właśnie tak, cała druga połowa dla Gwardii, czy od momentu jak zaczęły bramki padać? Tak, no wiadomo, że Flota tutaj strzeliła pierwszą bramkę, później musieliśmy się rzucić do odrabiania strat, bo chcieliśmy tutaj wygrać, także udało się. A same bramki jak pan ocenia? Bramki? No pierwsza bramka dla Floty Świnoujście, uważam, że bardzo ładna, fajna, składna akcja. Nasze bramki, takie dość uważam kuriozalne, no ale takie bramki wpadają. Odbudowało psychicznie to zwycięstwo? Na pewno fajny prezent dla nas na Mikołaja i też tutaj prezent dla naszego prezesa, który wczoraj miał urodziny, także myślę, że bardzo się cieszy z tego zwycięstwa. Co pan powiedział na święta i nowy rok? Na pewno dużo zdrowia wszystkim, bo jest teraz bardzo trudny czas dla wszystkich, nie tylko dla nas piłkarzy, ale uważam, że dla wszystkich jest bardzo trudny to okres i myślę, że tutaj zdrowie dla wszystkich będzie najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Łukasz Borger po przegranym meczu z Gwardią Koszalin 1-2. No właśnie, dlaczego przegraliśmy? Myślę, że odpowiedź nasuwa się taka, że no popełniliśmy więcej takich błędów prostych, indywidualnych i przez to przegraliśmy to spotkanie. Można powiedzieć, że no mecz nam się ułożył fajnie, bo strzeliśmy bramkę na 1-0 i więcej kreowaliśmy tych sytuacji od przeciwnika. A zabrakło nam takiej zimnej krwi, przetrzymania przeciwnika, utrzymania się przy piłce. Wdaliśmy się w taką, można powiedzieć, grę wybijankę, którą tutaj Gwardia grała dłuższą piłką i no gdzieś nie wytrzymaliśmy ciśnienia i no straciliśmy dwie, można powiedzieć, proste bramki. No co bardzo boli, bo nie można mieć dzisiaj pretensji do drużyny. Jeżeli chodzi o tutaj nastawienie i zaangażowanie, no to chłopcy zostawili dzisiaj 100% zdrowia na boisku, 110% i tutaj naprawdę szacunek za podejście do spotkania. No niemniej jednak, no piłka taka jest, nie zawsze jest sprawiedliwa i to dzisiaj można było widać po tym spotkaniu. No właśnie, 60 minut dla Floty, 30 minut dla Gwardii, tak można odnieść, czyli wynik powinien być 2-1, był akurat odwrotnie, czy coś z psychiką czasami nie zadziałało? To znaczy tak jak mówię, no ta bramka na 1-0 zamiast dodać nam tutaj troszeczkę animuszu, spokoju, no wywołała troszeczkę odwrotny skutek i tak to wyglądało, że no zaraz straciliśmy bramkę na 1-1, jeszcze większa nerwowość i no potem bramka na 2-1, musieliśmy gonić wynik. Trzeba przyznać, że zespół, jeden i drugi zespół naprawdę wykazał się dzisiaj bardzo dużą determinacją, zarówno Gwardia też zostawiła bardzo dużo zdrowia na boisku. Też było widać, że przyjechali tutaj po zdobyć punktową. Także no, był to mecz walki. Tak jak pan powiedział, można powiedzieć, że do tej 60 minuty my byliśmy stroną przeważającą, czego wynikiem była ta bramka, ale gdzieś tam po tej bramce no jakby troszeczkę zgaśliśmy. Czy te bramki dla Gwardii powinny paść? To jakieś takie bardzo przypadkowe one. No były to no gdzieś tam błędy w komunikacji, no na pewno nie powinny wpaść, były to proste bramki, tak, no chciałbym to jeszcze raz zobaczyć na spokojnie na materiale wideo.
z boku wyglądało, no, że były to gdzieś tam błędy indywidualne, tak? No właśnie, jak ocenia pan grę obrony w dzisiejszym meczu? No tak jak mówię, no, nie może być gdzieś tam wynik gdzieś tam determinuje gdzieś tam ocenę całego zespołu, tak? No niestety dzisiaj przegraliśmy, niemniej jednak fragmentami, no graliśmy naprawdę niezły mecz i tutaj staraliśmy się być zdyscyplinowani i obrona tutaj trzymała dyscyplinę, ale no tak jak mówię, no, przytrafiły się dwa momenty takiego uśpienia, które kosztowały nas bardzo dużo. Taką rozmowę na temat planów na rundę wiosenną to jeszcze zrobimy dłuższą, ale tak wstępnie, co w tej chwili planujecie na najbliższy czas? Mamy jeszcze tutaj w okresie roztrenowania zaplanowane dwie gry kontrolne, takie test mecze pod kątem tutaj przemierzania nowych zawodników na nową rundę. Gramy w przyszłym tygodniu w czwartek z Pogonią 2 Szczecin. U siebie o 18:00. Za tydzień w niedzielę gramy ze Świtem Szczecin, też test mecz na Pomarańczowej w Szczecinie. No i w przyszłym tygodniu tam mamy jeszcze jedne zajęcia, po czym zawodnicy udadzą się na urlopy. Spotykamy się 11 stycznia na pierwszym treningu i rozpoczniemy przygotowania do nowej rundy. Te mecze już pod kątem testowania kandydatów do drużyny, tak? No, w ramach roztrenowania i będziemy tutaj jeszcze sprawdzać testowanych zawodników. I co by pan jeszcze powiedział kibicom Floty przed świętami i Nowym Rokiem? No, życzę wszystkim tutaj spokoju i gdzieś tam spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Myślę, że mimo tutaj dzisiejszej porażki należy patrzeć gdzieś tam z optymizmem w przyszłość, bo drużyna mimo tutaj, że dzisiaj nie udało nam się wygrać, ale pokazała niezłą grę, pokazała, że chce i tutaj na bazie tego no, starajmy się patrzeć optymistycznie w przyszłość. No właśnie, możemy z optymizmem patrzeć w rok 2021. No nie mamy innego wyboru, musimy. Dziękuję bardzo za rozmowę.